Kolejny pojazd z włoskiej linii TEDeków. Dzisiaj przed Wami Semovente Controcarro 67. Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, przechodzimy drzewkowo tier wyżej. Był materiał o siódemce, teraz pora omówić ósemkę. No i przypominam, że tutaj na tym poziomie jest Vipera. I teraz, czy drzewkowy TEDek jest lepszy od Vipery? Wydaje mi się, że zależy w jakich sytuacjach. Na pewno Vipera ma jedną przewagę, to, że po załadowaniu magazynka ma więcej pestek do dyspozycji, a to ma znaczenie. Z drugiej jednak strony drzewkowe Semovente ma bardzo dużą penetrację na goldzie. Mówię bardzo dużą względem tego, jaką penetrację ma Vipera. Dodatkowo tutaj na goldzie są hity, a nie APCR-y, co też ma spore znaczenie. Zdecydowanie też łatwiej gra się tym pojazdem już niż siódemką, w sensie bardziej możemy zagrać jak typowym włoskim TEDekiem, mamy mniejszą dolną płytę, no i też więcej penetracji do dyspozycji, a siódemka niestety przy tych losowaniach była w miejscach często takich, że ta jej penetracja nawet na goldzie nie wystarczała. Tutaj takich problemów raczej nie ma, bo ta pena na goldzie wystarcza też na wiele dziesiątek. Czterech załogantów, jeśli chodzi o wyposażenie, to grałem już tutaj z takim typowym, jakim grałem na Minotauro, czyli różowe ulepszenie do celności, różowa wenta i różowe turbo. I ja nie wiem, czy miałem to drugi setup? Nie miałem. Ewentualnie moglibyście na mniejsze mapy zamiast różowego turbo dać HP-ki i też będzie spoko. Z takim zestawem zresztą przecież grałem na Minotauro. Jeśli chodzi o dyrektywę, to mam dyrektywę do hamowania sprzęgłem, żeby się lepiej obracać. Zwróćmy uwagę tutaj na działo i przede wszystkim powiem Wam tak, że dopiero czuć siłę tego pojazdu po wymaksowaniu i warto właśnie mieć zamontowaną tą armatę, bo możemy zamontować działo, które strzela za 320, ale ono, które prowadzi do następcy, ale nas interesuje to działo, które umożliwia nam w ogóle robienie czegokolwiek. 226 peny na podstawce, jak na TEDeka szału nie ma, ale z drugiej strony przypominam, że tym pojazdem raczej się gra jak czołgiem ciężkim, więc te 226 peny na podstawce nie jest złe, natomiast aż 300 na hitach, więc to jest bardzo duża penetracja i duża różnica pomiędzy drzewkowym właśnie TEDekiem a Viperą. Vipera ma tam bodajże 250 coś. Żeby jeszcze nie skłamać, to sobie zrobimy tak. Zrobimy sobie tak. Viperka ma średniej peny. No, od 264, tak? Dobrze widziałem. Tak, 264. To też nie jest mało, jak na CR-ki, ale jednak no, jest znacząca różnica tutaj na hitach mieć 300, a jednak 264. Vipera ma więcej pocisków po załadowaniu. Tutaj mamy do dyspozycji tylko 3 pestki. Czasami troszkę mamy wrażenie, że i tam tej jednej pestki jest za mało. Ja grałem na racjach bojowych, grałem też z dużą przewagą hitów. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, Dedzie, nie tu wlazłeś, to ulepszenie polowe, które poprawia wytrzymałość zawieszenia i utrzymuje prędkość w jeździe, utrzymuje prędkość przy jeździe w każdym terenie, poprawa celności i poprawa zasięgu widzenia, bo zazwyczaj tym TEDekiem gramy na blisko, a nie kampimy. Też przypadłość taka, jak to we włoskich pojazdach, jeżeli rzuci nas dwa tiery wyżej, to tego pancerza za bardzo nie ma, ale do tego się trzeba przyzwyczaić. Podobno od dziewiątki już będzie lepiej. Pożyjemy, zobaczymy. Ja bawiłem się tym pojazdem całkiem nieźle po wymaksowaniu. Zobaczycie całkiem spoko bitwę, z czego jedno z naprawdę bardzo fajnym wynikiem uszkodzeń jak na mnie. Biorąc pod uwagę, że piątką mi się grało fajniej niż szóstką, siódemką grało mi się nieźle i robiłem całkiem niezłe wyniki, ale jednak to ósemkę wolałbym sobie zostawić w garażu niż siódemkę. Jak będzie dalej? Zobaczymy. Teraz przede mną będzie ogrywanie dziewiątki, natomiast jeszcze dla Was oczywiście dziś mam kilka bitewek. Lecimy z bitwami. Zaczynamy od bitwy, w której to mamy losowanie na tiery 8 i 7, więc to już jest super losowanko. Jedna arta, ale to jest Himmelsdorf, więc tutaj tą artylerią aż tak bardzo bym się nie przejmował. Tutaj miałem zestaw z dużą liczbą hitów.
ktoś powie, przy takim losowaniu to można by mieć inny zestaw. No można by, ale mi zależało przede wszystkim na tym, Jezu, piłem się kawy. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby szukać masterki, no bo to jest w momencie, kiedy ogrywam jakieś maszyny i chcę na nich biciemki, no to aż tak bardzo z kosztami się nie liczę. Najpierw moja koncepcja była taka, żeby pojechać na podzamkową, no bo jednak będąc tym TD-kiem, przy takim losowaniu mogę spróbować zagrać na pancerz, ale kiedy zobaczyłem, że z drugiej strony już jest Skoda T56, no mówię, nie chcę się klepać z tą Skodą. Oczywiście, no teoretycznie bym mógł, ale w praktyce no, lepiej wykorzystać takie losowanie na zrobienie lepszych uszkodzeń. Zwłaszcza, że dwurura, nie wiem czemu, ale też pojechała na górkę. Mówię, no dobra, no skoro dwurura jedzie na górkę i skoro jedzie tutaj nas tak sporo, to może uda się coś na tej górce zrobić. Chociaż ja po zmianach Himmelsdorfu zdecydowanie wolę grać z drugiej strony górki, czołgiem z mocną wieżą i lepszym opuszczaniem, bo tam po prostu moim zdaniem można to obecnie lepiej wykorzystać, zwłaszcza defensywnie, więc no tutaj próbując grać ofensywnie, będę się musiał pod kogoś wywalić. W ogóle ten rozjazd jest też, no... Ja wiem, czy dziwny, no trochę dziwny z tym AMX-em, z drugiej strony zdałem sobie sprawę, na początku myślałem, że to jest Libertek, a przecież Libertek gra tutaj, a AMX-em 4,45, no nie oszukujmy się, nie ma zbyt dobrego pancerza. Dojechałem w końcu, mamy Patriota, pierwsza pestka za 423 uszkodzenia. Tutaj patrzyłem, czy gdzieś będzie przestrzał, ale oczywiście przy takim kącie nie miałem. Przerzuciłem się też na pociski zwykłe, jak widzicie, bo tutaj spokojnie wystarczy ta pena. Kolejny strzał ze zgęszeniem. No i tutaj czekam jeszcze, żeby tą trzecią pestkę wykorzystać. Biorę na cel Patriota, nie tę 43, bo Patriot jest po prostu trudniejszym przeciwnikiem, jest groźniejszy. I na nim chciałem się skupić. Pierwszy magazynek fajnie zrobiony, bez straty HP-ków też, mimo że z lewej strony tam od dołu coś mnie chciało bić, no ale patrzę na rozjazd, Skoda dalej stoi na podzamkowej, natomiast tu na górce zaczyna się robić czerwono, dodatkowo już jest 0-3, więc no nie nas, tutaj nie dawało mi to sporego optymizmu. Dobiłem Patriota, więc jedna ósemka mniej. No i zastanawiałem się, jak próbować ugryźć to teraz. Tu niestety było czuć, że te wychyły wieży są dość ograniczone. Jest ta 43, sprzedaję jej strzał. Mówię, dobra, jeszcze jedna pestka, podjadę wyżej i gościa dobiję. Tu czułem się dość bezpiecznie do tego momentu. W sytuacji, kiedy zobaczyłem, że dostaję od Burej i dostaję z torów, no powiem szczerze, że już mówię, dobra, to już po bitwie. Poza tym, zobaczcie, dostałem też zbiorniki paliwa. Bałem się, że zaraz dostanę drugą pestkę i nie dość, że nie będę miał HP-ków. Znaczy inaczej, w najlepszym przypadku nie będę miał HP-ków, ale mogę też dostać pożar. Tak się na szczęście nie stało, ale HP-ki już jednak trochę wyparowały. Ten strzał od Burej, nawet jedna pestka na 8 tierach jest dość mocno odczuwalna, zwłaszcza kiedy tych HP-ków nie macie jakoś wyjątkowo dużo. Dobra, 1300 to nie jest też najmniej, bo są te deki, które mają po tysiaka, 1000 z hakiem. Ale przypominam, że ten pojazd nie jest typowym TD-kiem, to jest pojazd raczej bardziej zbliżony do Heavika, więc chciałoby się, jak to na czołgu ciężkim, mieć tych HP-ków więcej. Wcale nie pogniewałbym się, gdyby tutaj ten Włoch miał porównywalną wartość hapsów co do Ferdka. No dobra, ktoś powie, no ale Ferdek to jest Ferdka jakaś tam cecha, okej, to niech nie ma 1,5 klocka, niech ma te 1400 bazowego. Niby 100 hapsów, ale to już by była jakaś znacząca różnica. Tu teraz zależało mi na tym, żeby nie dać się objechać i powiem szczerze, ja byłem przekonany, że jest po bitwie, bo myślałem, że Skorpion. Że po prostu zwyczajnie Skorpion wyjedzie i mnie dobije. Co ten Skorpion robił? Nie wiem, nie pytajcie mnie. Jest 2-8, ale dzięki temu, że ten Skorpion zagrał tak, jak zagrał, ja mam możliwość przeładowania. Cały czas staram się frontem do klienta ustawiać, żeby właśnie coś ewentualnie odbić. 3000 uszkodzeń zrobionych, 2-9. Wiedziałem, że tej bitwy już nic nie będzie. Zależało mi tylko na tym, żeby jeszcze jak największe uszkodzenia zrobić. 4-9, jest Skorpion, mogę tutaj opuścić działo, trafiam go, dodatkowo też odbijam, więc wiem, że teraz mam wystarczająco czasu, żeby na niego wyjechać. Szybciej przeładuję pestkę i go dobiję, kończę kolejną lufę, czwarty frak na koncie, ostatnia pestka zwykła, więc przerzucam się na hity dopiero. No i teraz trzeba będzie wracać. Strata ponad 5000 hapsów, no ten pojazd raczej w tym momencie nie pozwoli mi nawet na próbę wyciągnięcia bitwy, bo nawet jeżeli strzelę 3 peski, potem jest czas na ładowanie, a jednak tutaj są
Jednak tutaj są też przecież czołgi w bazie. Widzę Skodę T56 po prawej, która oddała jedną PSK, ale drugą może mnie dobić, dlatego odbijam, zostawiam Skodę, jadę na SU-101, po pierwsze, którą powinienem mieć łatwiej przebić i liczyłem też, że ewentualnie coś odbije. Niestety on na PCR-kach jest, więc nie odbiłem, skracam teraz dystans, żeby miał mnie trudniej trafić w jakiś słabszy punkt, no i od razu też zbyka go dobijam, żeby nie marnować pestki, którą chciałem wykorzystać na T43, a widzieliście, jak strzeliłem. No zrąbałem, ale tu już też była panika w tym strzale, wiecie dlaczego? Bo byłem przekonany, że tu już będzie no kill kapol i dlatego nawet, więc mówię, dobra, oddaję jeszcze strzał, może jakimś fartem wejdzie, nie weszło, a okazało się, że przeciwnicy z tego kapa zjechali. 4900 uszkodzeń zrobionych, Skoda T56 z dużym zapasem HP-ków u góry, więc to jest... No tak, mają 32 HP-ki na pewno do wyjęcia, nadciąga Burask, więc ja już na niego przygotowany. Burask zrobił bardzo dobry wyjazd, idealnie do garażu. No i teraz zastanawiałem się, czy Skoda się wyleje. Skoda pokazuje dolną płytę, akurat zdążyłem jeszcze go przebić, skracam, żeby może odbić strzał, ale nie spodziewałem się, że na tyłek wjedzie mi Elc. No i Elc bardzo ładnie mnie dobił. Przegrywamy 8 do 15, ale zobaczyłem, że mam specjalistę, więc mówię, fajnie, X będzie jak za wygraną bitwę. A screeny końcowe wyglądają następująco. Z zabitewką tam, jak widzicie, wpadła odznaka mistrzostka asa pancernego, ponieważ World Record ładnie pokazuje, że była to moja pierwsza MK. A była to moja pierwsza MK. To bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Dodatkowo specjalista oraz duży koliber. Żadnej asysty tutaj nie było. 5274 uszkodzenia własne, do tego 6 fragów i to na MK wystarczyło. No, bardzo ładna bitwa też dwururki. Tak naprawdę tylko we dwóch tutaj graliśmy. Dalej już jest przepaść. Skoda T56, tak jak spodziewałem się na streamie, zrobiła rzeź. SU-101 też bardzo ładny wynik. Bura, bardzo ładny wynik. Potem też już całkiem spora przepaść. 16 strzałów oddanych, 15 trafionych, wszystkie trafione z przebiciem, strzelane tylko i wyłącznie na blisko, przejechane niecałe 2 km, zablokowane przez pancerz 2000 uszkodzeń, expo wpadło 2187 punktów. Druga bitwa również ze świetnym losowaniem, też 8 i 7 tiery, a już jak są niższe tiery, no to potęga tego czołgu, w sensie siła tego czołgu jest zdecydowanie bardziej odczuwalna. To jest tak, jak pewnie mówiłem o tym w garażu, ale nagrywam tu na raty. Trochę jak Zipper, ale nawet nie trochę. Paryż, mała, miejska mapa, dobra dla tych TD-ków. Pewnie jeszcze lepsza byłaby przy takim losowaniu, gdybym grał z drugiej strony, no bo tak zamierzam pojechać trochę inaczej. Z dołu oczywiście, znaczy z dołu. Z drugiej strony pojechałbym na dół. Wszyscy wiemy, charakterystyczny nasyp. Nie wiem dlaczego w powtórce ta wieża jest przekrzywiona gdzie indziej niż ja patrzyłem, ale słuchajcie, oglądacie mnie nie od dziś, nie od wczoraj, ja nagrywam powtórki złota nie od dziś, nie od wczoraj i dobrze wiem, jak te powtórki działają, a właściwie jak często się coś na nich wywala, nie działa tak jak należy, nic na to nie poradzę. WG to nie przeszkadza i jak im to nie przeszkadza, to przecież nic z tym nie zrobię. Dojechałem tu niechcący, zablokowałem tego, znaczy właściwie to wjechałem w tyłek tego T25x2, nie zauważyłem znaku stop u gościa, on prawdopodobnie się przestraszył, Emila i miał prawo, no zebrał pestkę więcej, nie wiem czy jeżeli ja bym w niego nie wjechał, to dał radę by się cofnąć czy nie, no ale czułem się troszkę winny za jeden strzał, który przyjął. Natomiast no absolutnie nie zrobiłem tego celowo, bo czemu miałbym to zrobić, ani mnie nie zajeżdżał, ani mnie nie pychał, nic takiego nie zrobił, no to byłoby całkiem fajnie, gdyby w WOTie był dorzucony taki mechanizm, że widzicie, że ktoś naciska hebel i po prostu świecą wam się światła stopu, ale to pewnie by wywaliło niektórym komputery do góry nogami, nie mówiąc już o świetnych serwerach WG, które pewnie po wprowadzeniu takiej cechy no, płonęłyby, niczym katedra Notre Dame tego czasu. Wiedziałem, że raczej już tego tutaj nie pusznę i kombinowałem, co zrobić dalej, co spróbować tutaj zadziałać, będąc jednocześnie ze strony no niekoniecznie takiej, której bym chciał zagrać. Zauważyłem, że TNH dostał od ISU, które było wcześniej wyświecone, bo 700 mu było. Mówię, dobra, to na razie jeszcze tam nie jadę. Patrzę, że ładnie stoi T32, pokazując górną płytę. Ja przy tej penetracji nie mam problemów. No tu jest akurat plus tego pojazdu na tle takiej Vipery, że jednak fakt faktem są to hity, ale pena jest konkretna. I wbijecie się tam, gdzie wiele miejsc po prostu na Viperze się wbić nie możecie.
Prawie 2000 zrobione uszkodzeń, 2 do zera, kolejny magazynek wykorzystany. Czekam na przeładowanie. Właśnie plusik, że nie ma arty, nic wam na łeb nie spada, nie jesteście ogłuszeni. W ogóle w tę grę by się grało dużo piękniej, jakby tego kwadratowego dziadostwa nie było. Oczywiście są bitwy, że arta się przydaje, żeby tutaj też nie przesadzać, ale ogólnie myślę, że liczba bitew fajnych bez artylerii na tle fajnych z artylerią to jest jednak spora dysproporcja, kiedy gracie zwykłym czołgiem. 3 do 1 wyjeżdżam oczywiście najpierw pod te 3-2, żeby skończyć lufę. No i tutaj też jest taki fragment, w którym to trochę bolą te wychyły na boki. Wyjeżdżam pod... pod... siódmotierowego TDK, którym niedawno grałem, więc wiem, że on tu za bardzo do powiedzenia nic nie ma. Duża dolna płyta, z tą peną bez problemu go przebijam. Teraz jeszcze pokazał swój bok. No i już mam 3000 uszkodzeń zrobionych. 4 do 1. Ten T29 mi troszeczkę psuje tutaj koncepcję, żeby się wychylić ostrzej, bo wyjeżdżając i skupiając się na prawej stronie, no jestem bokiem do T29, więc fajnie, że teraz TS5 dobiła 7 do 1. Zacząłem żałować troszkę, że ta bitwa jest tak jednostronna. Teraz ja dobijam 8 do 1, no bo tutaj jest 3000 uszkodzeń zrobionych. Przede mną jeszcze Progetto, mam dwie peski. Ktoś tam w niego nie trafił, ja to poprawiam. Losowanie za 394. No i próbuję skrócić do niego, zaraz będę miał peskę. Czy uda mi się jeszcze zrobić fraga? Tak jest, udaje mi się, trzeci frag na koncie, 9 do 3. Cała część tutaj miejska jest zamieciona. Nie pytajcie mnie, co robi lew na drugiej stronie. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, po co w ogóle tam lwem jechać. Przy takim losowaniu jeszcze, ale no... Ludzie grają w różny sposób. Patrzę na nick, czy to, ale ten nick może być przecież na anonimizerze, bo nie ma żadnego tutaj taga klanowego. No wtedy wiem, że anonimizera nie ma. 9 do 3. Przede mną Progetto i po prawej stronie V-ka, więc odbijam do tej V-ki. Pierwsza pestka, ona oczywiście teraz strzeliła, natomiast tą V-ką się nie przejmuje. Iron Arnie też ma na nią ochotę. Kolejna pestka. I cały czas tutaj chciałem być blisko, żeby nie mógł mnie przebijać. Arnie go dobija, ja zarzucam przeładowanie. Nie zamierzam zjeżdżać w tym miejscu, gdzie jest Arnie, tylko właśnie chcę pojechać szerzej. I tak muszę poczekać na doładowanie, znaczy na przeładowanie magazynka, więc mogę spokojnie właśnie ten czas wykorzystać na zmianę kierunku jazdy. Szukałem Progetto na dobicie, tutaj HTC zjechał, więc też troszkę czasu straciłem niepotrzebnie, powinienem od razu bardziej na ostro jechać. 11 do 7, na szczęście trochę tych naszych pojazdów popadało. Jest też Ferdynand, no kolejny pomysł na grę na poziomie tego naszego lwa, ale dla mnie teraz lepiej, bo jest możliwość po prostu podojenia jeszcze HP-ków, jednocześnie też niektóre nasze czołgi muszą się bać tych mocnych dział. Strzał w HTC-ka, Ferdek kończy ISA-3. No ja teraz na razie Ferdka zostawiam, strzelam w HTC-ka, on mnie przebija i uszkadza mi działo. Odwracam się w stronę Progetto i Ferdka, żeby właśnie zjechać tu niżej i próbować coś odbić górą pancerza. I zobaczcie, jak momentalnie Progetto na CR-kach i Ferdynand na Goldzie, jak momentalnie pozbyli się HP-ków. Kończę ładować magazynek mniej więcej wtedy, kiedy będę miał też naprawioną wieżę, bo była na sztywno zniszczona, dobijam, znaczy na sztywno zniszczona, no zblokowana i teraz boję się trochę tego Ferdka, wiedząc, z czego on strzela, więc czekałem, aż tutaj podejmie jakieś ruchy. Teraz kolejny strzał w Ferdynanda, 6600 uszkodzeń zrobionych. No i tutaj jeszcze jakaś asysta, przeładowana pestka, dobijam go, robię piątego fraga, no i naprawdę zabrakło niewiele do 7000 uszkodzeń na 8 tierze, więc jak na mnie, super wynik, zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła kolejna odznaka mistrzowska asa pancernego, stalowa ściana i duży koliber. 133 asysty i 6915 uszkodzeń własnych. Do tego 5 fragów i zobaczcie, 1813 punktów bazowego expa, no więc MK z przytupem. Żałuję, że siódemki nie ma z przodu, ale i tak cieszę się bardzo z tego wyniku. Uważam, że jest jak na mnie rewelacyjny, biorąc pod uwagę, że jest to tier 8, a zrobiłem prawie 7000 uszkodzeń. Iron Arnie, też ładna bitwa, prawie 3000.
U nich ten ferdek natłukł sobie trochę pod koniec, bo ponad 3 kafle zrobił, a Progetto ponad 4,5 tysiąca, więc też bardzo, bardzo ładne wyniki. Natomiast Lew no, przestał całą bitwę w miejscu, w którym nie był potrzebny i zrobił 0. Brawo dla Lwa. 19 strzałów oddanych, 19 trafionych, wszystkie z penetracją, wszystkie uszkodzenia zrobione na blisko, zablokowane przez pancerz 2240 uszkodzeń, przejechane trochę ponad 2 km, na czysto zrobione 4167 kredytów, expa wpadło 5439. I to by było na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o drzewkową ósemkę. Dajcie proszę znać, jeżeli nie graliście, jakie są wasze wrażenia z tego pojazdu. I jeżeli macie też ten pojazd oraz Viperę, to którą z tych ósemek wolicie. Będę wdzięczny oczywiście jak zawsze za łapki w górę, komentarze też mile widziane, sekcja komentarzy należy do was. Proszę, korzystajcie z tego moim patronom oraz wszystkim osobom, które nie przewijają reklam. Jak zawsze pięknie dziękuję za wsparcie. Zachęcam was też do skorzystania ze strony Instant Gaming. Tam macie dużo fajnych gierek w dobrych cenach. Oczywiście skorzystajcie z mojego reflinka, link będzie w przypiętym komentarzu. Kupując grę z mojego reflinka wspieracie także mój kanał. Życzę wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!